W drugiej lidze piłkarskiej Stal Stalowa Wola uratowała punkt w starciu z Błękitnymi w ostatniej minucie. Piłkarze Siarki Tarnobrzeg w ostatnim kwadransie zaaplikowali rywalom z Bytomia dwie bramki i zdobyli trzeci tej wiosny komplet punktów. Wcześniej Tarnobrzeżanom brakowało skuteczności, goście też w tym elemencie zawodzili. Przełomowa była 78. minuta. Po rzucie rożnym dla Siarki jeden z defensorów Bytomian zagrał ręką i arbiter podyktował rzut karny. Jedenastkę wykorzystał Marcin Stefanik, a później w roli głównej wystąpił Michał Żebrakowski. Najpierw po jego kapitalnym zagraniu w polu karnym sytuacji sam na sam nie wykorzystał Marcin Stromecki. W 90. minucie Żebrakowski nie szukał już partnerów, tylko samodzielnie dokończył dzieła. Siarka Polonia 2-0. Szczęście uśmiechnęło się do nas, no bo ten rzut karny już w takiej fazie byliśmy drugiej połowy, że mieliśmy tą przewagę. Już tak jak powiedziałem, więcej z gry mieliśmy, więcej tych sytuacji. W tabeli drugiej ligi Siarka jest piąta, do lidera traci 11 punktów, ale do trzeciego miejsca dającego awans tylko 6. Stal Stalowa Wola po remisie w Stargardzie spadła na 13. pozycję. Pierwszoligowcy z Mielca zostali zastopowani po raz pierwszy tej wiosny. W trzeciej lidze Resowia po zwycięstwie w Trzebini traci tylko 3 punkty do lidera z Ostrowca. Stal po remisie z Sołą ma 8 punktów straty.